Cześć, witajcie na kanale Falowelowe. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy zestawy do włosów z drogerii Natura. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek jest kolejnym odcinkiem z serii, w której pokazuję Wam trzy różne i kompletne zestawy do pielęgnacji włosów. Tutaj na górze podlinkuję Wam linki do dwóch pozostałych filmików z drogerii Rossmann i z drogerii Heba. Dzisiaj będzie to właśnie, tak jak już wspomniałam, drogeria Natura. I w każdym odcinku są trzy zestawy kosmetyków, które są kompletne. Jakby znajdziecie w nich wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji włosów. I to zarówno prostych, falowanych, jak i kręconych. Po prostu jeżeli macie włosy proste i ich nie stylizujecie, to omińcie tę część, w której omawiam jakieś tam stylizatory, które za to no, na pewno przydadzą się włosom falowanym i kręconym. Na początku omówię zestaw, który jest zgodny z metodą Curly Girl. Potem omówię zestaw taki jakby mieszany, że po prostu brałam różne kosmetyki, niekoniecznie Curly Girl. I ostatnim zestawem będzie zestaw tani, czyli taki, w którym po prostu starałam się jak najmniejszym kosztem zbilansować całą dietę włosową. I w każdym zestawie znajduje się peeling, mocny szampon do oczyszczania, czyli rypacz, łagodne myjadło na co dzień, trzy odżywki bądź maski PEH, czyli proteinowa, humektantowa i emolientowa, do tego olej do olejowania i jakieś tam dwa stylizatory. Dodatkowo w bonusie na samym końcu znajdziecie wcierkę oraz jakiś tam olejek do zabezpieczania końcówek. No to zaczynajmy. Pierwszym zestawem będzie zestaw zgodny z metodą Curly Girl, zestaw CG. Jeśli chodzi o peeling, to tutaj wybrałam peeling od Wianka. Jak widzicie, jest on taki no, mocno olejowy, więc myślę, że bardzo przypasuje jakimś takim skórom suchym, łuszczącym się i tak dalej, bo fajnie jakby no, ukoi tę skórę, natłuści ją. Ale z drugiej strony też mamy fajne takie zdzieraki tutaj, typu na przykład sucrose, czyli sacharoza. Są to takie właśnie granulki cukru, które będą Wam ścierać martwe naskórek. Mamy też tutaj kwas salicylowy, który reguluje pracę gruczołów łojowych, no i oprócz tego też ma delikatne działanie złuszczające. Więc jest to peeling taki głównie mechaniczny, gdzieś tam może z dodatkiem chemicznego i polecałabym go przede wszystkim fanom olejowania skalpu. Myślę, że będzie też właśnie fajnie dzięki tym olejom i dzięki temu tym dodatkom peelingującym fajnie wspomagał porost i oczyszczał skalp. Szamponem mocnym, czyli takim rypaczem w tym zestawie, będzie oto taki pokrzywa i szałwia z Nova Me, czy tam Nova Mi, nie wiem jak to się do końca czyta. Bardzo tani i tak wygląda jego skład. Na samym początku widzicie, że jest sodium lauret sulfate, czyli mocny detergent. Dodatkowo dalej gdzieś tam mamy na przykład glicerynę, która łagodzi działanie właśnie tego mocnego detergentu. Jak sama nazwa wskazuje, mamy też tutaj wyciąg z szałwii i z pokrzywy, które regulują działanie gruczołów łojowych. No i w sumie tyle bym powiedziała o tym szamponie. Taki spoko rypacz po prostu. No nie wiem, ma tu jeszcze można powiedzieć takie delikatniejsze detergenty, jeżeli właśnie w szamponie są delikatniejsze detergenty, to one też łagodzą działanie tego mocnego detergentu, który mamy na początku składu. No więc myślę, że powinno być spoko. Oczywiście jeżeli nie macie jakiejś nadwrażliwości czy też alergii na kokamidopropyl betaina. Jako myjadło na co dzień będzie tutaj odżywka od Benkos Melissa. Tutaj możecie zobaczyć skład, że jest głównie emolientowo-humektantowy i dziwnym trafem, w sensie to już nie pierwszy raz jak widzę tego typu skład, mam tutaj dwa razy glicerynę wysoko w składzie i gdzieś tam po środku i nie wiem, czy to jest jakoś taka formulacja tego produktu, czy po prostu jest to błąd producenta w robieniu nalepki na produkt. Może się bardziej orientujecie, dajcie znać w komentarzach. Tak czy inaczej, no mamy tutaj dużo humektantów, są one wysoko w składzie. Jeżeli chodzi o środek myjący, to mamy tutaj delikatny disodium kokol glutamata. No i powinny właśnie delikatnie umyć skalp, umyć włosy. Jeszcze tutaj mamy wyciągi na przykład
z owocu łopianu większego i on właśnie bardzo fajnie działa na skórę głowy, działa przeciwzapalnie, przeciwłojotokowo. Poleca się go do właśnie skóry tłustej, trądzikowej, z problemami właśnie z przetłuszczaniem się. Łagodzić właśnie stany zapalne. Nie wiem, czy to już powiedziałam, czy nie, się nie powtarzam. Dodatkowo mamy także tutaj ekstrakty z lipy, melisy i pokrzywy. I to wszystko razem też działa antyświądowo, wzmacniająco na cebulki włosów. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o to myjadło. Jeśli chodzi o olej, to tutaj polecę akurat olej Nago ze słodkich migdałów. No niby jest głównie dla średnioporów, ale uważam, że może się sprawdzić każdej porowatości. W sensie to jest jeden z takich olejów, które często się sprawdzają różnym rodzajom włosów, więc warto go próbować. Za odżywkę proteinową zaproponuję tutaj kafę Mimi Keratin. No i ma tutaj ona hydrolizowane właśnie, jak nazwa wskazuje, proteiny keratyny. Więc jeżeli lubicie takie proteiny, proteiny od zwierzęce, to powinna Wam świetnie służyć. Dodatkowo jest tutaj ekstrakt też z oczaru i on ma takie działanie trochę ściągające, więc też może podbić to działanie protein. No i gdzieś tam przy końcu składu możemy znaleźć jakieś tam humektanty. A na samym początku składu emolienty, w tym też olej amla, który wielu osobom podbija skręt, więc zwłaszcza polecam włosom kręconym tę odżywkę. No i też jak widzicie, zawsze o tym wspominam, ona ma cały pech, ale wśród tych odżywek takich głównie drogeryjnych ciężko znaleźć jakąś taką odżywkę, która jest tylko P, tylko E albo tylko H. Jednak tutaj te proteiny są na tyle wysoko i na tyle mają odczuwalne to działanie, że polecam tę maskę jako maskę proteinową. Jako odżywkę humektantową tutaj dam odżywkę od Equilibry, no i chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jedna z takich najbardziej znanych odżywek humektantowych na rynku. Ma w sobie aloes, glicerynę, glut kalnianego, więc nawilża, spowija włosy takim ochronnym filmem. Dodatkowo mamy też emolienty, które gdzieś tam zapobiegną, a przynajmniej powinny zapobiec takiemu super puchowi po tych humektantach. No i to chyba byłoby tyle o tej odżywce. Fajna, świetna odżywka humektantowa. Jako odżywkę emolientową tutaj dam Anwen emolientowy Iris. Jest to odżywka przygotowana głównie z myślą o włosach średnioporowatych, jednak jak pewnie też wiecie, w ofercie Anwen znajdziecie odżywki dostosowane do każdej porowatości. No i tak tutaj właśnie ta jest do średnioporów i ma głównie oleje przeznaczone właśnie i emolienty generalnie przeznaczone do średnioporów. Bardzo fajna, fajnie dociąża, zapobiega puchowi, jest świetna do zamknięcia pielęgnacji oraz jako odżywka BS przed stylizatorem. Teraz przyszła pora na stylizatory. No i tutaj będą dwa. Jeżeli macie proste włosy, to możecie po prostu przewinąć filmik dalej. To jest bardziej tutaj kierowane do kręconych i falowanych włosów. Jako stylizator tutaj dam piankę od Nivea. Ma prosty skład, jak to na piankę przystało. Troszkę ma też substancji, tutaj widzicie, na niebiesko nawilżających. A oprócz tego ma polimery utrwalające skręt. No generalnie utrwalające fryzurę, jakąkolwiek. Nawet jeżeli będziecie starali się zrobić na prosto, to pewnie też Wam to utrwali. Dodatkowo możemy tutaj zobaczyć polikłaty, które wygładzają, antystatyki i takie gazy jakby wyrzutowe, które powodują pienienie się piany i wyrzucanie jej z pojemnika, jak naciśniecie spust. Jako drugi stylizator polecę tutaj żel Gyda Spirulin. I generalnie jaram się całą serią. Szczerze nigdy ich nie testowałam, ale mają bardzo ciekawe składy. Ja już tyle żeli i stylizatorów przetestowałam, że rzadko kiedy coś mnie zaciekawi, a tutaj naprawdę no, składy są warte uwagi. Tutaj akurat dałam tylko jeden żel ze spiruliną, bo wydało mi się to ciekawe, takie połączenie. Ale tak naprawdę jak zajrzycie sobie na stronę Natury, no to każdy ze stylizatorów tej firmy no jest ciekawy po prostu. No i tak, przejdźmy do składu tego żelu. Jak widzicie, jest humektantowo-proteinowy. Ma też takie właśnie te humektanty, nie tyle co puszące, co właśnie takie wygładzające, definiujące skręt. Możemy też tutaj znaleźć takie humektanty jakby podstawowe, które każdy zna, typu sok z aloesu, niacynamid, propanediol.
I teraz jeśli chodzi o tę warstwę proteinową, no to tutaj też mamy właśnie spirulinę, która no, ma w swoim składzie dużo protein, oprócz tego też jakieś inne składniki. No wiadomo, wyciągi z roślin generalnie są bogate w różne pomniejsze jakby związki chemiczne, ale właśnie w tych związkach chemicznych w dużej ilości przeważają te proteiny. Do tego tutaj mamy też proteiny pszeniczne i także aminokwasy, arginina i walina. Serio, no skład jest taki ciekawy, że jeżeli będzie mi kiedyś dane być w Polsce, to myślę, że kupię ten żel. Zresztą pewnie nie tylko, bo kremy też wyglądają fajnie. Teraz przejdźmy do zestawu Freestyle, w którym po prostu daję takie kosmetyki, które gdzieś tam plus minus wpadną mi w oko, a pasują tak, żeby ułożyć cały zestaw potrzebny do pielęgnacji włosów. Za peeling posłuży w nim peeling od Biovaxa Glamour Coffee. Jak widzicie, skład jest taki pechowy, no i też zawiera dużo składników, które mają łagodzić skórę głowy, które mają pobudzać wzrost. A jeżeli chodzi o to, co odpowiada za peelingowanie tutaj, no to jest to glinka i drobinki kawy. Dodatkowo mamy tutaj także jakby wyciąg z kawy, który też ma właśnie no, pobudzać krążenie w skórze głowy. A jak jest pobudzone krążenie, no to wiadomo, że szybciej rosną włosy. Z takich ciekawszych rzeczy to jest tutaj też ocet, który działa antyłojotokowo. No i to chyba byłoby tyle. No fajny, przyzwoity skład. Polecam, chociaż nie stosowałam, ale myślę, że gdybym miała okazję, to z chęcią bym przetestowała na swojej głowie. Jako szampon do oczyszczania raz na jakiś czas polecam tutaj szampon z ziai, jeju. No ma taki właśnie skład rypaczowy, czyli wysoko w składzie mocny detergent, gdzieś tam niżej łagodzące humektanty, nawet znalazły się emolienty. Jest też wyciąg z topoli, który jakby wspomaga walkę właśnie z przetłuszczaniem, z łojotokiem, z trądzikiem, więc może fajnie tam działać na skórę głowy. Jako szampon łagodny w tym zestawie wystąpi sattwa ayurveda, mango. W składzie ma delikatny detergent, no czyli idealny na co dzień. Ma też wyciągi takie typowo ayurwerdyjskie, indyjskie, które bardzo korzystnie wpływają na skórę głowy, czy to na porost, czy to na łupież. Po prostu widzicie, że to jest cała lista tego i to wszystko genialnie działa na skórę głowy. Nawet nie będę wymieniać po kolei, bo to bez sensu. No i też mamy niby ten tytułowy wyciąg z mango, ale w sumie nie wiem, czy to jest wyciąg z jakiej części, czy z pestki, czy z owocu. Ale w każdym razie skład jest super. Olej do olejowania, tutaj akurat z Natur Planet, olej makadamia. Raczej nadaje się do włosów średnio porowatych, ale sobie zobaczcie do oferty. Są też inne oleje, więc po prostu dopasujcie do swojej porowatości. Jeżeli chodzi teraz o odżywkę proteinową, to tutaj będzie od doktora Sante. Aloe z balsam. No i znowu, jak widzicie, tutaj kolorkami zaznaczyłam, no widać, że jest to odżywka pech. Zawiera proteiny, humektanty, emolienty. No ale znowu te proteiny są tutaj wysoko w składzie i mamy tutaj hydrolizowane proteiny keratyny, mamy tutaj też proteiny pszeniczne, jest też sporo emolientów, olejów, które wygładzą nam włosy, nie dopuszczą do puchu. No mimo, że tutaj też mamy jednak te humektanty, takie jak sok z aloesu, czy też pantenol, na uwagę zwraca fakt, że nie ma tej gliceryny, a z tego co kojarzę, no to ona jednak najczęściej Was puszy i powoduje jakieś takie dziwne rzeczy z włosami, no więc uważam to za przyzwoitą proteinową odżywkę. Na końcu składu jej możecie także zobaczyć izopropyl alkohol, czyli alkohol izopropylowy, którego raczej się wystrzega, tak? Ponieważ przesusza włosy, no ale tutaj możecie zobaczyć, że jest gdzieś tam na szarym końcu, więc wątpię, żeby kogokolwiek przesuszał. No ja bym się osobiście tym nie przejmowała. Bardziej bym się przejmowała, jeżeli ten alkohol byłby naprawdę gdzieś wysoko w składzie. Tutaj jakoś nie robi to na mnie wrażenia. No i też zestaw, tutaj widzicie, ma silikony, więc ta odżywka nie jest zgodna z metodą Kerliger. Odżywką humektantową będzie tutaj Derma Family. W sumie nie znam tej marki, zobaczyłam ją przeglądając właśnie ofertę drogerii Natura, ale wygląda bardzo fajnie, jest bardzo prosta w składzie, no spójrzcie. Jest gliceryna wysoko,
Dalej też z humektantów mamy sacharidę izomeratę, jakkolwiek to się czyta. Jest to substancja bardzo silnie nawilżająca, z długotrwałym takim efektem tego nawilżenia. Dodatkowo gdzieś tam działa przeciwzmarszczkowo, zatrzymuje wodę w naskórku i łagodzi świąd i podrażnienia, więc no fajna odżywka. Dodatkowo zgodna z metodą Kerliger, więc jeżeli ktoś by chciał akurat sobie ją przetestować, a myje głowę odżywką, no to też to jak najbardziej się nadaje. I to w sumie tyle o niej. Dajcie znać, jeżeli ktoś ją testował, bo no wygląda ciekawie. Prosty skład. Jeżeli ktoś jest właśnie fanami takiego minimalizmu składowego, no to dla takich osób to będzie idealny kosmetyk. Jako odżywkę emolientową polecę tutaj balsam od Ecolaboratorii. No i tutaj zobaczycie skład. Jak widzicie, same po prostu oleje wysoko w składzie na samym początku. Możemy tutaj znaleźć olej awokado, olej z kiełków pszenicy, z nasion brzoskwini, żożoba, masło shi. Możecie też, wiecie, no zobaczyć, że tu jest ta gliceryna na końcu składu. Jednak te emolienty naprawdę tak ją przytłaczają, że jej nie czuć. Wiem, bo testowałam ten kosmetyk. Też zwróćcie uwagę, że w składzie praktycznie nie ma żadnego takiego łagodnego detergentu charakterystycznego dla odżywek, więc nie ma też za bardzo co zemulgować tego oleju z włosów, tych emolientów, które są. I ta odżywka naprawdę potrafi dociążyć. Wystarczy malutka ilość i to dociążenie jest odczuwalne. Jeżeli te oleje, które wymieniłam, Wam służą i macie wysoko pory, które właśnie się strasznie puszą, no to polecam ten kosmetyk. I no, niech Was też nie zwiedzie ta nazwa, że balsam. Balsam raczej kojarzy się z czymś lekkim, a tutaj naprawdę mamy ciężkiego zawodnika. Za stylizator polecę tutaj Taft Balsam. I są tutaj emolientowo-humektantowe. No i tutaj bardzo wysoko w składzie jest gliceryna. Jeżeli nie lubicie, no to może zastanówcie się nad kupieniem tego kosmetyku. Zaraz potem mamy mocne polimery utrwalające skręt. Później już mamy takie typowe wypełniacze jakby pustych żeli, czyli tak naprawdę nic za bardzo pechowego. No, są te emolienty, są te humektanty, ale w takich pewnie śladowych ilościach. Dodatkowo też, jeżeli jesteście takimi alergikami, no to na końcu składu jest dużo substancji zapachowych, które no jednak mogą podrażniać i powodować te alergie. I sama też tego stylizatora nie testowałam, ale bardzo bym chciała, bo słyszałam o nim wiele pozytywnych opinii. Kolejnym stylizatorem będzie tutaj Vella Curls and Waves. Stylizator ten nie jest zgodny z metodą Kerliger, ponieważ posiada składniki ropopochodne oraz silikony, a z takich ciekawszych składników to posiada na przykład hitosan, który jest humektantem, kondycjonerem, przeciwutleniaczem, jest substancją przeciwbakteryjną, przeciwświądową, przeciwzapalną, koi, łagodzi jakieś tam zmiany. Wiem, że to jest tylko pianka, ale czasami niektórzy nakładają sobie piankę tuż przy skórze głowy, więc może taka informacja akurat im się przyda. No a tak poza tym, no to no na samej górze składu wiadomo, substancje, które utrwalają skręt, polimery, czyli taki standardowy skład piankowy. Teraz przejdziemy do tego zestawu taniego. I tutaj jako peeling podałam peeling od babuszki Agafi, Taiga Stories. Jako substancję peelingującą użyto tutaj po prostu soli. Jest tutaj także glinka, która także peelinguje. Bardzo możliwe, że także sacharoza, którą znajdziemy tutaj w składzie. Aczkolwiek no sacharoza jest cukrem i nie wiem, czy oni tutaj jej dodali jako właśnie ziarenka, jako granulki, czy może rozpuścili, żeby bardziej taką konsystencję zrobić, nie wiem, troszkę taką lepką. Mamy tutaj multum wyciągów roślinnych, które mają uspokoić skalp, wyciszyć, stonizować, działać antyłupieżowo i tak dalej, i tak dalej. No po prostu takie typowe działanie ekstraktów, które mają dobrze nam zrobić na głowę, przynajmniej na skórę głowy. Całość powinna dobrze się zmyć, bo mamy tutaj kokamidopropylbetainę i tutaj znowu takie no ostrzeżenie, że jeżeli macie alergię albo Was podrażnia kokamidopropylbetainę, no to musicie sobie niestety odpuścić ten peeling. Teraz jeżeli chodzi o szampon mocny, to będzie to szampon Seyo. Prosty w składzie, tani, ma sles, ma kokamidopropylbetainę znowu, wyciąg z pokrzywy, alatoninę, niacynamid, które mają łagodzić skórę głowy. Niestety są tu też te konserwanty na literę M na końcu,
które no niestety też niektórych podrażniają. Jednak jeżeli Was nie podrażniają, no to szampon będzie idealny. Zwróćcie też uwagę, że występuje on w pojemności 100 ml, więc jest też super na jakieś podróże, tak? No bo zmieści się w bagażu podręcznym. No i też jeżeli się nie sprawdzi, no to nie ma wielkiej straty. Kosztuje 4 zł, więc no nie ma tam, wiecie, nie ma takiego ryzyka, że wydacie dużo kasy i Wam się coś nie sprawdzi. Nawet jeżeli te konserwanty, właśnie te tak zwane EGMsy Wam przeszkadzają, no to ewentualnie możecie bez problemu przekazać ten szampon komuś innemu. Szamponem łagodnym będzie szampon od Taupy Dermohair. Delikatne detergenty, krótki, treściwy skład, wyciąg z torfu działający przeciwzapalnie, przeciwmikrobowo, no i elegancko. Jako olej polecę tutaj olej Marrakesh i tutaj akurat olej z nasion gorczycy. I znowu ten olej jest raczej do włosów średnioporowatych, ale przez swoje właściwości możecie go także używać do masowania skalpu, ponieważ pobudza porost włosów, więc można tutaj jakby tak i tak go użyć. Odżywką proteinową będzie tutaj szauma Q10 i oczywiście znowu no niby skład pechowy, ale jednak te proteiny są wysoko. Są tutaj hydrolizowane proteiny sojowe. Jeżeli chodzi o humektanty, no to mamy tutaj niacynamid, więc też nie jest źle, bo znowu, nie jest to gliceryna, czyli coś, co zazwyczaj Was puszy, na co zazwyczaj narzekacie, tylko niacynamid, więc myślę, że nie powinno być jakiegoś dużego problemu. No tym bardziej, że mamy też emolientowe otoczenie tego wszystkiego, które powinno zapobiec puszeniu. Krótki skład, no i fajny, jak na taką jakby drogeryjną firmę, jaką jest Shauma. Nie spodziewałam się tego. No, warto wypróbować. I nawet jest zgodna z metodą Kerliger. Odżywką humektantową będzie tutaj odżywka z nowami pokrzywa i szałwia. No też tutaj skład jest bardzo prosty. Bardzo wysoko w składzie mamy glicerynę, która nawilży. Gdzieś tam dalej propylenę, glikol, ale on raczej nie ma zbytniego udziału tutaj w tym nawilżeniu, bo zapewne jest go bardzo mało. Tutaj też mamy wyciąg z szałwi i z pokrzywy, które myślę, że mogą troszkę działać jak proteiny, ale to też nie u wszystkich, więc po prostu należy obserwować swoje włosy, czy są one takie ściągnięte, czy jednak nawilżone po tej odżywce. Za odżywkę emolientową będzie służyć barwa naturalna, odżywka octowa. Też taki klasyk, który uwielbia wiele rodzajów włosów. No jak widzicie, jest tutaj sporo emolientów, gdzieś tam dalej jest no, nawilżający pantenol, ale pantenol raczej ma takie działanie okluzyjne i wygładzające. Mamy olej z pestek winogron, który służy raczej większości porowatości. Jest też ocet, który zamyka łuski i dodatkowo wygładza. Jednak z tego co wiem, to naprawdę wysokopory, takie super wysokopory, może znowu ten ocet przesuszać, więc też uwaga na to. Oprócz tego mamy wyciąg z owoców moreli, brzoskwini i jabłka. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, że olus oil to po prostu olej roślinny. Nie wiem jakiego pochodzenia, ale olej roślinny. Za stylizator będzie tutaj służył krem od Marion. Nie jest zgodny z metodą CG, ale bardzo wiele osób go chwali. Jest tani, dobry, dostępny. Wiem, że chyba nawet w Biedronce czasami można było go dostać. Jest emolientowo-humektantowy. Jest dobrą bazą właśnie pod jakieś żele, bądź pianki, bądź dla większych typów skrętu. Nawet solo tak naprawdę może być używany. Wysoko w składzie jest gliceryna, a także wyciąg z siemienia lnianego, który no nie dość, że nawilża, to właśnie też ma zdolności stylizacyjne. No i generalnie jakby jak tak patrzę na skład, to raczej jest takim lekkim stylizatorem. Drugim stylizatorem w kategorii tanio będzie stylizator od Hegrona. Z tego co pamiętam, to chyba odkryła go Magda z bloga Mazgo. Jak widzicie, no jest przetani, a skład jest właśnie taki, krótki, tak naprawdę pusty, w sumie pechowo. Jest to żel w stylu tafta, w stylu sajosa, czyli coś, co po prostu ma utrwalać, niekoniecznie jakoś odżywiać, więc ja też bym chciała go przetestować. Z takich substancji utrwalających to na przykład jest karbomer, który przy okazji jest też nawilżaczem, mamy tutaj wysoko PVP, czyli polimery. No i w sumie jest zgodny z metodą Kerliger, więc no nic tylko testować. Znowu, taniutki, wydajny, pojemność 500 ml, no to nic tylko brać, nie tylko
jak chcecie kupić coś najtaniej, ale z czystej ciekawości. I jak zawsze na końcu jest też bonus. I w skład bonusu zawsze wchodzi wcierka. I tutaj wzięłam akurat wcierkę Marion. Jak widzicie, ma prosty, krótki skład. Możecie zobaczyć tutaj dwa humektanty, których zadaniem jest jakby penetracja waszej skóry głowy, budzenie troszkę krążenia i jakby utorowanie drogi dla składników aktywnych, które mają wywrzeć dobroczynne właściwości na waszej skórze. No i w przypadku tej wcierki akurat będzie to głównie wyciąg z rokitnika oraz wyciąg z brzozy, które jak wiadomo są właśnie znane ze swoich właściwości pielęgnujących skórę głowy, z pobudzających wzrost włosów, hamują wypadanie, tak więc będzie to idealna wcierka właśnie, żeby wspomóc sobie porost włosów. I ostatnią rzeczą w bonusie zawsze jest też jakiś olejek, mieszanka olejów, do zabezpieczania końcówek i tutaj to akurat będzie Halier All Tense. W swoim składzie ma aż 10 różnych olejów. Jest to mieszanka, w skład w której chodzą oleje do różnej porowatości, więc ciężko powiedzieć, komu będzie służyć, a komu nie. Jednak jeżeli wasze włosy nie lubią oleju kokosowego, no to uważałabym z tym. I też na początku składu mamy ciekawy składnik, jakim jest Isoamyl Laureate. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Jest to taki naturalny silikon. Dodatkowo z tego, co kojarzę, on też potrafi nadawać zapach jakiś ładny kosmetykom. Na końcu mamy też wyciąg z rozmarynu. I jak czytałam na opakowaniu tego produktu, ten olej można używać nie tylko na długość włosów, ale także na skórę głowy, ponieważ można sobie go masować i może pobudzić cebulki włosów do szybszego wzrostu, więc w sumie taki kosmetyk wielofunkcyjny, co też się w sumie chwali, jeżeli ktoś chce oszczędzić pieniądza. I to wszystko. Dajcie znać, czy testowaliście któryś z kosmetyków, które tutaj wymieniłam, bo ja, tak jak już Wam zresztą przyznałam się podczas pokazywania ich, nie testowałam wszystkich, ale wiele z nich wydało mi się super ciekawych i no, zastanawiam się, jak Wasza opinia, jak Wasze jakieś doświadczenia z tymi kosmetykami. Może też macie swoje jakieś hity z drogerii Natura, które byście mogli zaproponować na dole w komentarzach. Dajcie znać, może coś fajnego polecicie. No chociażby w tym zestawie tanim. Może znaleźliście coś tańszego i coś lepszego. No ja starałam się wybrać, wiecie, w miarę pogodzić jakość właśnie z ceną, żeby to były fajne kosmetyki, ale może akurat trafiliście na coś fajnego, może nawet niewiele droższego, ale a nuż komuś też przypasuje ten kosmetyk. No i jak zawsze tutaj zostawiam pytanie, jaką drogerię chcielibyście kolejną zobaczyć. Wiem, że ktoś ostatnio dał Contigo i nie wiem w sumie, czy ją zrobię, postaram się, bo oni chyba tam nie mają za dużo stylizatorów, ale to już chyba wspomniałam w poprzednim filmiku o drogerii chyba. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, sorry. Dobra, ja spadam spać, bo po prostu padam na twarz. Dzięki bardzo za oglądanie. No i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki i pa, pa!